Znana gwiazda ze Stapila Cichopek u Kurzajewskiego. Miny zdradzają wszystko. Już pod koniec lutego stacje telewizyjne wystartuje z wiosenna ramówka. Widzowie nie mogą doczekać się już zapewne, by znów móc oglądać na szklanym ekranie swoje ulubione seriale czy programy rozrywkowe. 16 lutego prezentację nowości oraz sprawdzonych hitów zaprezentowała Telewizja Polska. Na czerwonym dywanie nie zabrakło najjasniejszych gwiazd TVP. Kto wpadł się lansować na ściance? Tegoroczna ramówka to pierwsza od lat, która organizował nowy prezes TVP, Mateusz Matyszkowicz, 42 litry. Kropka. Nikogo nie powinno dziwić wiec, że impreza rozpoczęła się wczesnym popołudniem. A nie, jak zwykle bywało, wieczorem. Mimo to wiele gwiazd przybyło, by promować swoje programy oraz seriale. Nie zabrakło oczywiście gwiazdy klanu, Kai Paschalskiej, 37 litrów, która od lat pozuje na ściance z logo TVP. Gościem specjalnym imprezy, która prowadzi Tomasz Kammel, 52 litry, była Vicky Gabor, 16 litrów. Przecinek, która wystąpiła przed gośćmi na scenie. Jej stylizacja naprawdę przykuwała uwagę. Wiele osób na próżno wypatrywało na konferencji Katarzyny Cichopek, która, o dziwo, nie dotarła, a jej programowy oraz życiowy partner musiał zadowolić się towarzystwem innych koleżanek z pytania na śniadanie Małgorzaty Tomaszewskiej, 34 litry. Przecinek oraz Anny Lewandowskiej, 38 litrów. Gawędzili, uśmiechali się do siebie, co wskazuje, że o ewentualnej rywalizacji na planie śniadaniówki nie ma mowy. Przejrzyjcie poniższe galerie i zobaczcie, kto jeszcze wpadł brylować na czerwony dywanie.